Cześć, tu pan Belfer, najlepszy youtuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród youtuberów. Witaj na kolejnej lekcji chemii. Będzie mi miło, jeśli zostawisz suba i wdusisz dzwoneczek. A jeśli to wideo będzie dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę i jakiś miły komentarz. No to zaczynamy! No to witajcie moi drodzy na lekcji podsumowującej cały dział dotyczący wiązań chemicznych. A krok po kroku dzisiaj powiemy sobie, albo przypomnimy tak naprawdę, dlaczego i jak atomy łączą się w cząsteczki, jak powstaje wiązanie kowalencyjne, jak powstaje wiązanie jonowe, na czym polegają wiązania metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe oraz jak typ wiązania chemicznego wpływa na właściwości substancji. No to zapraszam serdecznie. Pamiętajcie, to jest podsumowanie, więc mam nadzieję, że widzieliście te wszystkie odcinki wcześniejsze. Ok. Pierwsza sprawa. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie przy tym dziale, dlaczego i jak atomy łączą się w cząsteczki. W ogóle dlaczego chcą się łączyć w cząsteczki? Ale żeby to zrozumieć, to warto tutaj sobie zobaczyć ten obrazek, który być może pamiętacie z lekcji o właśnie wiązaniach chemicznych, o początku, tej początkowej lekcji, ponieważ tam mówiliśmy o tym, że wszystko, co jest w przyrodzie, dąży do uzyskania najniższej energii, jak ten kot przed kominkiem, czyli chce być leniwe. I obok tego kota jest model taki graficzny, animacja przedstawiająca model gazu szlachetnego, a dokładnie argonu. I zwróćcie uwagę, że argon specjalnie tam jest zaznaczone, że ma 8 elektronów na powłoce walencyjnej. To jest dokładnie tutaj. Ja teraz będę, słuchajcie, znowu używał nowoczesnej technologii, więc mam nadzieję, że wszystko się uda. Okay. No to zobaczcie. Teraz chodzi o to, że mówimy o tej powłoce walencyjnej, tej zewnętrznej. Tutaj to są na końcu jest pokazane, że właśnie w argonie krąży nam 8 elektronów walencyjnych i to jest taki stan, który chemicy nazywają, uwaga, uwaga, oktetem, tak? Czyli jeżeli mamy 8 elektronów na powłoce walencyjnej, to jest oktet. I wtedy dany atom ma stan o najniższej energii. Jest jeszcze drugi taki stan, który nazywamy dubletem i on dotyczy 2 elektronów, ale tylko i wyłącznie tych pierwiastków chemicznych, które mają jedną powłokę lub tam pretendują niewielu, o tak wam powiem. Czyli dublet to 2 elektrony, oktet to 8 elektronów walencyjnych, a tutaj pamiętajcie, że wszystko dąży do tego, żeby mieć niską energię. Energia, tak, niska energia, także niski poziom energii, także żeby mieć ze spokojem, tak, żeby ze spokojem sobie żyć. I gazy szlachetne mają to wbudowane. No ale teraz właśnie, ponieważ w układzie okresowym nie są same gazy szlachetne, są też inne pierwiastki chemiczne, no to ponieważ one chcą mieć ten dublet elektronowy, to są zmuszone do tego, żeby łączyć się z innymi. W związku z tym zobaczcie, że mamy tutaj wodór, który ma jeden elektron, widzicie jak sobie powoli krąży. On jest nie dość, że jego jedynym elektronem, to automatycznie jest też elektronem walencyjnym, no bo jest na pierwszej powłoce, która jest jego ostatnią, więc on chciałby mieć dublet. No ale żeby mieć dublet, no to musiałby mieć 2 elektrony, więc on będzie kombinował tak, żeby jakoś zrobić taką sytuację, żeby mieć tam te 2 elektrony. Czyli będzie zmuszony do tego, żeby tworzyć te wiązania chemiczne, żeby obniżyć swoją energię. Jedziemy dalej. Zobaczcie tutaj inny przypadek, tlen. Tlen z kolei jest pierwiastkiem chemicznym, który na powłoce walencyjnej ma 6 elektronów walencyjnych, leży w grupie 16 itd., itd. To wszystko umiecie liczyć. W związku z tym jemu do oktetu elektronowego, bo on będzie chciał mieć 8, brakuje 2 elektronów, więc też z kimś musi się dogadać po to, żeby mieć te 8 elektronów walencyjnych, więc też będzie tworzył wiązania chemiczne z różnymi substancjami, z różnymi innymi pierwiastkami. I teraz uwaga, mamy też magnez. Magnez jest taką ciekawą, przedstawia taką ciekawą sytuację, bo magnez jest metalem. I metale mają, miejmy nadzieję, że się wgra tutaj, o, jest wszystko ok. Metale mają taką tendencję do tego, że one chcą się pozbywać elektronu, bo zobaczcie, że on ma 2 elektrony na powłoce walencyjnej, widzimy jak tam sobie krążą. I tak naprawdę te 2 elektrony mu przeszkadzają. W związku z tym on pewnie chciałby je komuś oddać, bo zobaczcie, że jakbyście policzyli sobie elektrony, które są na wcześniejszej powłoce, to okazuje się, że tam jest ich 8. Więc metale muszą kombinować też, żeby obniżyć swoją energię. One najczęściej chcą oddawać, pozbywać się elektronów. No ale
właśnie zobaczcie, że wraz z związaniami chemicznymi przychodzi nam takie hasło elektroujemność. Czym ta elektroujemność tak naprawdę jest? Elektroujemność to jest nic innego jak taka miara tendencji do przyciągania elektronów. Niektóre pierwiastki chemiczne mają wysoką elektroujemność, na przykład fluor, zobaczcie na tym wykresie, że fluor ma tą najwyższą elektroujemność ze wszystkich. Tu sobie znowu zaznaczymy nowoczesną technologią, widzicie? Tu jest fluor, a z kolei tu mamy po drugiej stronie, o tutaj zobaczcie, metale, które mają najniższą elektroujemność. Czyli tak naprawdę można widzieć z tego fajnego wykresu, że fluor najchętniej przyciąga cudze elektrony, jest najsilniejszy, bo ma wysoką elektroujemność, a z kolei te metale, które są tam, mają tą elektroujemność najniższą, więc najchętniej by się pozbyły swoich elektronów. No właśnie, dobra, to już wiemy, co to jest ta elektroujemność. Elektroujemność a rodzaj wiązania chemicznego. Słuchajcie, elektroujemność a rodzaj wiązania chemicznego. Elektroujemność pozwala nam ocenić tak naprawdę. Czekajcie, bo sobie tutaj elegancko zaznaczymy. Czemu się nie zaznaczasz? O, teraz. Słuchajcie, elektroujemność, o tutaj wam pokażę, że są tak naprawdę pierwiastki chemiczne, które są słabe, mają niską elektroujemność. O, tu pięknie sobie to zmieścimy na wykresie. OK. No i są takie, które są silne, no i czyli mocniej przyciągają elektrony. W związku z tym, jeżeli one się będą łączyły jakoś ze sobą, no to wiadomo, że to będzie w jakiś sposób na siebie oddziaływało. I tu na dole macie taki wykresik, który przygotowałem specjalnie, który pokazuje, jeżeli odejmiemy elektroujemność jednego pierwiastka od elektroujemności drugiego pierwiastka chemicznego, to będziemy wiedzieli mniej więcej, jaki rodzaj wiązania chemicznego tam występuje. I teraz zobaczcie. Mamy tak, że wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane występuje, jeżeli mamy tą różnicę elektroujemności, czyli jednego i drugiego odejmujemy. Zawsze od tego odejmujemy elektroujemność tego silniejszego pierwiastka, znaczy od tego silniejszego odejmujemy tego słabszego. Także zawsze od większej mniejszą. Zapamiętajcie, bo to jest wartość liczbowa po prostu. No i jeżeli nam wychodzi wynik między 0 a 0,4, to jest to wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane. Jeżeli między 0,4 a 1,7, to wiązanie kowalencyjne spolaryzowane i wiązanie jonowe, przy czym zaznaczam, że to nie jest taki ścisły podział, bo tak naprawdę wiele związków chemicznych ma domieszkę różnych wiązań chemicznych w sobie, ale im bliżej tej granicy jesteśmy, tej stycznej, między różnym rodzajem wiązań chemicznych, tym trudniej jednoznacznie powiedzieć, które wiązanie chemiczne tam ma przewagę. Im oczywiście jesteśmy bliżej zera, to wiemy, że na pewno jest to wiązanie kowalencyjne atomowe, im pewnie gdzieś tam w środku stawki między 0,4 a 1,7 to będzie wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, a im dalej od 1,7, im większa ta różnica elektroności, tym z większą pewnością możemy powiedzieć, że to jest jonowe. Ale pamiętajcie, że to nie jest takie czarno-białe, to jest bardzo ważne. No dobra, czyli pamiętajcie, silny ze słabszym, dwa słabsze, dwa silniejsze, to jakoś tak ze sobą oddziałuje. OK? No i jedziemy sobie dalej. Skoro już powiedzieliśmy sobie, że są wiązania chemiczne, no to pierwszym wiązaniem chemicznym, o którym wam chcę teraz powiedzieć, jest wiązanie, uwaga, kowalencyjne. Kowalencyjne, jak sama nazwa wskazuje, tu mamy naszych bohaterów, o, widzicie, to jest nic innego jak współpraca, czyli kooperacja elektronów walencyjnych. I, o, proszę bardzo, czyli żeby zwyciężyć, to trzeba współpracować. W związku z tym są takie pierwiastki chemiczne, które mając zbliżoną do siebie elektroujemność, po prostu się dogadują. I jak się dogadują, no to tworzą wiązanie kowalencyjne. No i wiązanie kowalencyjne to jest tworzenie wspólnej pary lub par elektronowych w celu uzyskania dubletu lub oktetu elektronowego. I teraz wiązań kowalencyjnych mamy kilka. Jedno to wiązanie niespolaryzowane, okay, czyli mówimy teraz o tym wiązaniu niespolaryzowanym tutaj, cyk, o. Potem mamy wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, tak, i mamy rodzaj wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego, czyli wiązanie, uwaga, oj, no, zacznij pisać, donorowo-akceptorowe. O, dobra, tak sobie zaznaczymy. OK, no i to są te rodzaje wiązań kowalencyjnych, dobra? Teraz tak, ważne, gdzie występuje i jak się tworzy wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane? Po pierwsze, różnica elektroujemności wynosi, uwaga,
od 0, czyli może być równa 0 i jest mniejsza niż 0,4. To jest ważne, tak? Także tak się ogólnie ustala, że do 0,4, ale nie włączając 0,4. Przykład takich cząsteczek, których występuje, to jest właśnie H2, N2, O2, Cl2, czyli te cząsteczki, które najczęściej są zbudowane z takich samych atomów. Też często bywa też nazywane wiązaniem atomowym. No i chodzi o to, że jeżeli mamy remis, no to one się tak dogadują, żeby każdy z nich zyskuje, także każdy z nich jest zwycięzcą i obniża swoją energię, bo udało się im stworzyć dublet albo oktet elektronowy. I tu przygotowałem Wam przykład tlenu. Jak widzimy, cząsteczka tlenu ma, jak odejmiemy sobie, pierwszy krok to jest obliczenie tej różnicy elektrojemności. Bierzemy sobie elektrojemność tlenu, ona wynosi 3,5, znajdzie się ją w układzie okresowym i drugi tlen też ma 3,5, jak odejmujemy jedno od drugiego, to wychodzi nam 0, czyli wskazuje to na obecność wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego lub po prostu kowalencyjnego. No i teraz sytuacja wygląda następująco, że tlen 1 ma 6 elektronów walencyjnych, brakuje mu do oktetu 2, więc 2 wystawia w stronę partnera. To widać, słuchajcie, tutaj. Tutaj to widać. Ja muszę sobie zrobić kursor. OK. O, tu. Widzicie? No i to są te nasze dwa elektrony, które on wystawia w stronę partnera. Po drugiej stronie mamy drugi tlen, który robi dokładnie to samo i one teraz tworzą jedno wiązanie chemiczne i drugie wiązanie chemiczne. Także pamiętajcie, że mogą być na przykład wiązania kowalencyjne pojedyncze, podwójne. Też mamy właśnie, jeżeli mamy pojedyncze, to niektóre z nich są wiązaniami silnymi. Mówimy o nich, że to są wiązania sigma, a te kolejne to są wiązania, które są oddziaływaniem innych elektronów w innej płaszczyźnie i te są wiązaniami słabymi, wiązaniami pi. Ale to jest jakby przy innej okazji, może będziemy o tym mówić. No i teraz zobaczcie tutaj, jeżeli to są wspólne elektrony, no to w tym momencie to liczymy dla jednego atomu tlenu i w ten sposób mamy 8 kropek, czyli 8 elektronów i po drugiej stronie też mamy 8 kropek, czyli 8 elektronów. Każdy z nich uzyskał oktet elektronowy, czyli obniżył energię i dlatego tlen występuje w cząsteczkach O2, tak? Także ani pojedyncze atomy tlenu i dlatego O2 piszemy w równaniach reakcji chemicznych, bo taki istnieje w przyrodzie i takim dysponują chemicy czy ktokolwiek inny, kto wykonuje na przykład doświadczenia z użyciem tlenu albo ten tlen jest używany w reakcjach chemicznych. To jest wzór kropkowy, jeżeli używamy kropki, a teraz jest jeszcze coś takiego jak wzór kreskowy, kiedy każdą parę kropek zamieniamy na kreskę. Jak widzicie, tu się pojawia kreska, tu się pojawia kreska i tutaj to są nasze wiązania chemiczne. No dobra, okej, to mamy. Jedziemy dalej. Gdzie występuje i jak się tworzy wiązanie kowalencyjne spolaryzowane? Co to jest ta polaryzacja? To trzeba też sobie zdać sprawę. Słuchajcie, polaryzacja to nic innego jak przesunięcie tego wiązania w którąś ze stron, w stronę silniejszego pierwiastka chemicznego. Czekajcie, teraz sobie włączymy tu, żeby sobie leciało, żebyście wiedzieli, o co chodzi. I teraz, jeżeli będziecie liczyli sobie różnicę elektrojemności tych dwóch pierwiastków, które tworzą dane wiązanie, między którymi jest to wiązanie chemiczne, no to pamiętajcie, od tego większego odejmujemy ten niższy, no to wyjdzie Wam jakaś wartość na plusie, załóżmy, tak? No i teraz, jeżeli ta wartość mieści się w zakresie od 0,4 do 1,7, ale uwaga, 0,4, czyli równe, tak, większe lub równe 0,4 i mniej niż 1,7, czyli bez 1,7, 1,7 tam nie wchodzi, to wtedy wskazujemy, że jest to wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. I widać na tym GIF-ie, że po prostu chodzi o to, że jeden atom jest silniejszy, ma wyższą elektrojemność, jeden pierwiastek, a drugi pierwiastek jest słabszy. W związku z tym ten silniejszy przeciąga do siebie to wiązanie chemiczne. To jest naturalne, a wiązanie chemiczne to elektrony, a elektrony to ładunek ujemny, więc jak przeciągamy elektrony do siebie, no to wokół nas kumuluje się ładunek ujemny, a ten słabszy, od którego się odsunęło to wiązanie, no to odsłoniły się u niego też ładunki dodatnie generowane przez protony. Więc wtedy dochodzi do czegoś takiego, co nazywamy polaryzacją. Czyli polaryzacja to jest biegun dodatni, ujemny. Cząsteczka powstają biegunem. Takim najprostszym przykładem to są właśnie takie rzeczy jak CO2, H2O i HCl, takie cząsteczki. No dobra. I tutaj pokazałem Wam przykład, słuchajcie, przykład naszego HCl, czyli chlorowodoru. Zobaczcie, z układu okresowego wziąłem sobie pierwiastki ich elektrojemności. Wodór 2,1, chlor 3,0, tak jak Wam powiedziałem, od większego zawsze mniejszą, czyli 3,0 minus 2,1 równa się 0,9. Czyli jak widzicie, różnica elektrojemności jest w zakresie 0,4 do 1,7, czyli możemy powiedzieć, że to jest wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. No i teraz zobaczcie, wodór ma jeden elektron walencyjny, chce mieć dwa, chce mieć dublet, a chlor ma 7 elektronów walencyjnych, to wiemy z numeru grupy, 17 minus 10, i chce mieć oktet. No to wodór wystawia jeden w stronę partnera, chlor wystawia jeden w stronę partnera, no i tworzą jedno wiązanie chemiczne. O, tutaj dokładnie. I teraz to powoduje, że w ten sposób wodór ma dublet elektronowy,
bo to pamiętajcie, wspólna para, tak? Także wiązanie kowalencyjne to jest współpraca, a chlor uzyskał oktet elektronowy. No i teraz te wiązania kowalencyjne mają to do siebie, że trzeba je rozpisywać trochę inaczej wiązanie kowalencyjne spolaryzowane rozrysowujemy trochę inaczej niż wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane. Zobaczcie, jaka jest różnica. Po pierwsze, jest kilka takich stylów zapisywania. Ja osobiście najbardziej lubię ten, bo jest dla mnie najbardziej czytelny, czyli zaznaczam wiązanie we wzorze kreskowym. Na wiązaniu zaznaczam w połowie, bardzo ważne, tak się przyjęło, w połowie zaznaczam strzałkę skierowaną w stronę tego silniejszego. W naszym przypadku silniejszy jest chlor, bo to on przyciąga to wiązanie do siebie, więc strzałka jest w jego stronę. No i zaznaczamy taką małą deltę z minusikiem, bo jeżeli on przyciąga do siebie elektrony, to znaczy, że więcej elektronów jest wokół niego skupionych, więc tworzy tam się ładunek ujemny. A na wodorze tworzy się ładunek dodatni, cząstkowy ładunek dodatni i powstaje cząsteczka, którą nazywamy dipolem. Możemy to jeszcze zrobić taką strzałką, która się rozszerza w kierunku tego silniejszego lub tak zwaną metodą klina, czyli tu jest klin, który też się rozszerza w stronę tego silniejszego pierwiastka chemicznego. Ja lubię akurat tą metodę zapisywania z tą strzałką, bo jest taka prosta, czytelna i tak dalej. No dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, teraz będzie pytanie, gdzie występuje i jak się tworzy wiązanie donorowo-akceptorowe? Słuchajcie, jak sama nazwa wskazuje, wiązanie donorowo-akceptorowe to jest wiązanie, w którym ktoś coś daje, jest donorem, a ktoś coś akceptuje, czyli bierze. I to jest taka sytuacja, w której pierwiastki się dogadują ze sobą i ktoś ma nadmiar elektronów i tą wolną parę elektronową, która jest na nim, gdzieś tam położona, to on może oddać, żeby stworzyć wiązanie chemiczne, bo komuś innemu brakuje. I to jest właśnie sytuacja, w której jeden z atomów oddaje całą swoją wolną parę elektronową, staje się donorem, a akceptor bierze tą parę elektronową i tworzą wspólną, jakby umawiają się, że to jest ich wspólne. Dlatego nadal to jest rodzaj wiązania kowalencyjnego. Specyficzny rodzaj wiązania kowalencyjnego, dokładnie spolaryzowanego. A w ten sposób, że cała para elektronowa pochodzi tylko od jednego z pierwiastków. No dobra, tworzących to wiązanie. Ok, to już wiecie o wiązaniach kowalencyjnych, to jedziemy sobie dalej. A przed nami teraz, jak powstaje wiązanie jonowe. Po pierwsze, na czym polega wiązanie jonowe? Słuchajcie, przypomnijmy sobie, czym są w ogóle jony, bo to jest ważna sprawa. Czym się różnią atomy od jonów? Atomy nie mają ładunku elektrycznego. Ok? Tam jest taka sama ilość protonów i elektronów. A w przypadku jonów jest albo mniej elektronów niż protonów i wtedy protony ładunek dodatni, elektrony ładunek ujemny, to jeżeli jest więcej protonów, to ładunek dodatni, czyli tworzy nam się kation, a jeżeli jest więcej, uwaga, elektronów niż protonów, no to wtedy tworzy nam się coś z ładunkiem ujemnym, czyli anion. Tak to, na tym to polega, że mamy dwa rodzaje jonów, jony dodatnie i ujemne, w zależności od tego, czy elektronów jest więcej niż protonów, czy mniej. I tyle. No i jeżeli one powstały, te jony, no to naturalnie oczywiście na siebie oddziaływują. W jaki sposób? No w taki, jaki tutaj widzicie. Jeżeli jest sobie ktoś, kto chce oddać elektrony, tak, na przykład właśnie metale tak robią, mówiłem wam na przykładzie magnezu wcześniej, i on mówi, dobra, tylko muszę znaleźć kogoś, kto ode mnie będzie chciał te elektrony wziąć. No i uwaga, pojawia nam się jakiś bardzo mocno elektroujemny niemetal, na przykład fluor, chlor, tlen i on mówi, dawaj mi te elektrony, nie będę musiał z nikim robić nic wspólnego, tylko będę sobie brał. No i super, nie? Tamten jeden mówi, bierz, drugi mówi, dawaj i teraz, okej, wymieniają się ze sobą, co jest tutaj fajnie pokazane, zobaczcie, cyk, cyk, tak, że zobaczcie, przeskok elektronów, to na przykładzie sodu i fluoru, widzicie? Sód jakby oddaje jeden elektron, którego nie chce, fluor go przyjmuje, ale niestety połączyła ich fizyka, to znaczy ładunek dodatni przyciąga ładunek ujemny i tworzy nam się związek o budowie jonowej. No i już są ze sobą szczepione po prostu tym oddziaływaniem. To nie ma wiązania wspólnego, jak w przypadku wiązania kowalencyjnego, tylko raczej przyciąganie się plusa do minusa, czyli kationów i anionów, dobra? I tworzą sieć krystaliczną i tak dalej, i tak dalej. Dobra, okej. Okay. Ale teraz pytanie, jak rozpoznać, w których cząsteczkach takie wiązanie występuje? No to znowu, wracamy do tej elektrojemności. Jeżeli będziecie obliczali elektrojemność tych pierwiastków, znaczy będziecie obliczali różnicę elektrojemności pierwiastków, które tworzą dany związek chemiczny i ona będzie większa lub równa 1,7, taki wam wyjdzie wynik, to wtedy możecie założyć, że to jest wiązanie jonowe. Im dalej od tego wyniku, czyli 2,0, 2,5, tym z większą pewnością będzie tam przewaga wiązania jonowego. Im bliżej, tym różnie to bywa. To już jest pewna charakterystyka różnych związków chemicznych, ale tak przyjęło się, że więcej
większa wynik, różnica elektromobilności większa lub równa 1,7, to będzie wtedy wiązanie jonowe. Tak zakładamy. No i przykłady takich cząsteczek, no to są, przepraszam, nie cząsteczek, związków chemicznych, bo tutaj nie możemy mówić o cząsteczkach, bo pamiętajcie, że one nie tworzą cząsteczek, tylko kryształy. W związku z tym tu mówimy już o związkach chemicznych ogólnie, no to mamy chlorek sodu, tlenek potasu, fluorek wapnia czy tlenek magnezu. Ok, no i teraz tu macie przykład, jak takie coś narysować. Mamy sobie metal i niemetal, sód i chlor. Sód ma elektrolność wartości 0,9, chlor 3,0, odejmujemy od większej mniejszą, wychodzi nam 2,1. No i teraz sód chce się pozbyć tego jednego elektronu, który tutaj widzicie. Tu widzicie ten jeden elektron. No i on jakby przeskakuje na powłokę walencyjną chloru, uzupełniając ją do 8. No ale sód, oddając jeden elektron, staje się kationem, no bo teraz jest więcej protonów niż elektronów, więc on stracił jeden minusik, więc plus się odkrył, odsłonił, że tak powiem, nie jest wyrównany. A chlor przyjął jeden elektron, więc teraz ma ten jeden ładunek ujemny więcej niż miał protonów w jądrze atomowym, więc stał się minusem, co spowodowało, że plus i minus do siebie się przyciągają i tu. W ten sposób powstaje m.in. sól kuchenna, czyli właśnie chlorek sodu. Dobra, no i to jest związek chemiczny o budowie jonowej. Ok. I to były wiązania takie typowe. A teraz zobaczcie, jest jeszcze takie mniej typowe oddziaływanie, znaczy nadal wiązanie metaliczne, a potem jeszcze oddziaływanie międzycząsteczkowe. Słuchajcie, wiązanie metaliczne to jest taka specyficzna sytuacja, w której... Czekajcie. Dobra. To jest taka specyficzna sytuacja, w której w metalach i ich stopach dochodzi do czegoś takiego, że one uwspólniają sobie elektrony walencyjne, czyli tam tworzy się taka chmura elektronowa, ta chmura tych elektronów walencyjnych, które, tak jak tutaj widać na tej animacji, swobodnie przemieszczają się między w zasadzie kationami, które zostają odczepione. I tak naprawdę nie można powiedzieć, który elektron do kogo należy, bo one po prostu jakby są tam wspólne w tym kablu, w garnku, który jest zrobiony z metalu, z kablu z miedzi czy cokolwiek innego. To też wpływa mocno na to, że one potrafią przewodzić prąd elektryczny przez to, że ten prąd to jest ruch elektronów i mogą się tam przesuwać swobodnie między tymi w tej sieci, w tej chmurze całej. I też to powoduje na przykład przewodnictwo cieplne, dużą kowalność i ciągliwość takich metali, że możemy je topić, zmieniać ich kształt i tak dalej, i tak dalej. Także to jest związanie metaliczne. Pamiętajcie, ono polega na tym, że ta chmura elektronów jest wspólna, także należąca do wszystkich i sobie one tam krążą. Dobra? Teraz oddziaływania międzycząsteczkowe. Ogólnie rzecz biorąc, sprawa wygląda następująco, że tak naprawdę cząsteczki, nawet jeżeli nie tworzą wiązań chemicznych, to jeżeli są bardzo blisko siebie, to na siebie oddziałują w różny sposób. Oczywiście im bliżej, tym bardziej oddziałują, im oddalamy je, no to tych oddziaływań w ogóle nie widać albo nie czujemy. Mówimy o takiej sytuacji, że naprawdę są bardzo blisko siebie. No i teraz jednym z takich oddziaływań są siły van der Waalsa. Siły van der Waalsa polegają na tym, że jakiś atom, tak, który jest tą dosyć niestabilną, znaczy w sensie takim, że tam ciągle coś się zmienia, nie ma jednego położenia, że możemy sobie narysować go, zrobić mu zdjęcie i tak dalej. Mówimy tutaj konkretnie o elektronach. No to jeżeli mamy jakiś atom, w którym akurat częściowo elektrony bardziej się skumulowały po jednej jego stronie i wtedy, skoro elektrony mają ładunek ujemny, to tworzy tam się ładunek cząstkowy ujemny, a po drugiej stronie jest ich mniej, no to tam będzie cząstkowy ładunek dodatni, tak jakbyśmy powiedzieli o takiej polaryzacji tego atomu w danym momencie, w danej chwili, będzie to ułamek sekundy, kiedy te elektrony gdzieś tam się przemieszczają, no to jeżeli mamy coś bardzo blisko niego, tak, i w tej drugiej substancji, czyli w tym drugim atomie na przykład odwróciła się sytuacja, czyli mamy więcej elektronów po tej stronie, a mniej po tamtej, no to nagle pojawia nam się takie oddziaływanie, takie chwilowe, bardzo delikatne, plus minus. I to są właśnie siły van der Waalsa. Oczywiście muszą się do siebie zbliżyć, co widzicie tu na tym GIF-ie, i dopiero wtedy delikatnie mogą na siebie oddziaływać. Innym oddziaływaniem międzycząsteczkowym jest oddziaływanie, słuchajcie, które nazywamy wiązaniami wodorowymi. Wiązania wodorowe występują w takich cząsteczkach jak na przykład woda, znaczy między takimi cząsteczkami jak woda, amoniak, NH3 czy fluorowodór. Polegają po prostu na tym, że te cząsteczki mają swoją specyficzną budowę związaną z tym, że tam jest wodór i jakiś wysoko elektroujemny inny pierwiastek, nie metal, i dzięki tej różnicy elektroujemności
ten dipol, który tam powstaje, te dipole, jeden, drugi, trzeci, tak, te cząsteczki, nagle na siebie zaczynają oddziaływać, co tutaj mamy na rysunku narysowane, że jakby wodór z tlenem innej cząsteczki wody potrafi się jakby przytrzymywać razem tym wiązaniem wodorowym. Mimo tego, że nie tworzą wiązania jako takiego, bo wodór jest przyczepiony w swojej cząsteczce do wody, do innego tlenu, to jednak między inną cząsteczką wody nadal to takie słabe oddziaływanie, wodór, tlen istnieje między cząsteczkami po prostu. No i to oddziaływanie wpływa na właściwości wody, że ona na przykład właśnie w temperaturze pokojowej nadal jest cieczą. I potrzebujemy takiej temperatury jak 100 stopni w ciśnieniu normalnym, pod ciśnieniem normalnym oczywiście, mówimy o wodzie pod ciśnieniem normalnym, żeby zagotować wodę. Czyli dużej energii potrzeba, żeby te wiązania wodorowe, które tą całą naszą sieć, naszej substancji trzymają razem, żeby rozbić. Okej. Dobra, to mamy. No i teraz skoro wiemy, że mamy różne substancje, w których występują różne wiązania chemiczne, no to czy te wiązania chemiczne wpływają na właściwości tych substancji? Tutaj zebrane w tej tabeli macie takie porównanie. Czyli jeżeli mamy substancje o budowie kowalencyjne, czy zawierające w sobie wiązanie kowalencyjne, jonowe czy metaliczne, no to one mają różne temperatury topnienia, różną rozpuszczalność, różne przewodnictwo elektryczne, różną wytrzymałość mechaniczną, różną twardość. No i przykładem takiego związku o budowie kowalencyjnej jest na przykład diament i widzicie, że na przykład temperatura topnienia może być bardzo wysoka, nie są rozpuszczalne w wodzie, bo woda jest rozpuszczalnikiem polarnym, przewodnictwo elektryczne, większość z tych substancji o budowie kowalencyjnej nie przewodzi prądu elektrycznego, wytrzymałość mechaniczna jest duża, tak, wytrzymałość mechaniczna jest duża i twardość też jest duża. Mówimy tutaj o tych związkach kowalencyjnych, tak, teraz. No a jeżeli mamy substancję o budowie jonowej, zawierające w sobie właśnie wiązanie jonowe, przykład takiej substancji to chlorek sodu, no to temperatura topnienia jest wysoka, ale rozpuszczają się w rozpuszczalnikach polarnych, na przykład w wodzie stopione i w roztworach przewodzą prąd elektryczny. Co ważne, sam chlorek sodu jako taki kryształek nie przewodzi prądu, ale dopiero jak go stopimy albo go rozpuścimy na przykład w wodzie, to będzie przewodził prąd elektryczny. Wytrzymałość mechaniczna jest duża, twardość średnia. No i na końcu mamy wiązania metaliczne, czyli temperatura topnienia może być różna, rozpuszczalność nierozpuszczalne, ale niekiedy mogą reagować z wodą, na przykład sód wrzucony do wody reaguje. Przewodnictwo elektryczne, przewodzą prąd elektryczny, wytrzymałość mechaniczna też różna, twardość też różna. No i przykładem takiego metalu to jest miedź. Tak? Także między atomami miedzi występuje wiązanie metaliczne, czyli pamiętacie, ta chmura elektronowa. No dobra. Słuchajcie, no to po tym wszystkim mam nadzieję, że już teraz, jako po podsumowaniu, już wiecie, dlaczego i jak atomy, albo przypomnieliśmy sobie, bo już wiedzieliście wcześniej, dlaczego i jak atomy łączą się w cząsteczki, jak powstaje wiązanie kowalencyjne, jak powstaje wiązanie jonowe, na czym polegają wiązania metaliczne i oddziaływanie międzycząsteczkowe oraz jak typ wiązania chemicznego wpływa na właściwości substancji. Ważne jest, żeby to ogarnąć, żeby ze spokojem potem sobie radzić na kolejnych lekcjach chemii. Także mamy to już za sobą. GIF mówi cały czas, ten, który nam towarzyszy od samego początku, że mamy siłę iść dalej. To co? Keep going i see you in next lesson, czy jak to tam się nazywa. Do zobaczenia w następnej lekcji. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Pamiętaj o subie, dzwoneczku, łapce i tej całej YouTube'owej reszcie. Poleć mnie swoim znajomym. No i do zobaczenia w kolejnej lekcji.